Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Driver San Francisco. Właśnie jeżdżę sobie w Fordzie F-150. Spróbujmy wjechać na lawetę. A w ogóle spróbujmy się przenieść do lawety. Gościu, patrz. I do tyłu dawaj. Jeszcze nie mam odkrytej dużej części świata oczywiście, ale już mam sporą swobodę tutaj w działaniu. Będę wykonywał kolejne misje, ulepszał sobie moją postać. Panata. W GTA też takie rzeczy możemy robić, nie? Zajebiste to jest. Dobra, co możemy tutaj jeszcze przetestować? Obecnie nie mamy jakichś tam fajnych, szybkich samochodów, dostępu do nich, bo po tej części miasta one po prostu nie jeżdżą, ale z czasem, jak będziemy tutaj robić postępy, fabule, to nam się to odblokują, nowe wojny, furki, czego już się, kurde, nie mogę doczekać. Na spokojnie, wszystko na pewno sobie ogarniemy. Teraz musimy pójść sobie do wozu Tenera, zrobić jeszcze te takie misje początkowe, które jako taki samouczek trochę nas wprowadzają w tą rozgrywkę w Driver San Francisco. Pyk, jedziemy na skróty. O kurde, ja zapomniałem w ogóle, że tu są jacyś ludzie, że oni chodzą gdzieś tutaj po drogach, znaczy po chodnikach i że w ogóle można ich jakoś spotkać. Potrącić się ich nie da, oni zawsze sekundę przed uderzeniem odskakują, więc tak to wygląda. Okej, mamy tutaj nasz samochód. Co? Nie możesz teraz wrócić do swojego ciała, musisz najpierw ukończyć misję miejską. Okej, dobra. What the hell am I supposed to do now? Can't call for backup. Guess we're on our own. Just pray someone's watching over us. Hold on. Those voices. They're coming from that patrol car. Mhm. Okay, pomóż mi. Pomóż im. Okej. Podświadomość nam podpowiada przez billboardy. I've got to find that patrol car. Help them out however I can. Ej, to nie jest samochód to jest mój poprzedni, czekaj. Musimy się przenieść do patrolowego samochodu i będziemy ścigać przestępców. Już nie pamiętam, jak to było, że na przykład ulepszało się naszą postać, że można było nitro dawać i tak dalej. Dobra, znokautuj uciekiniera. I to takich misji będziemy mieli tutaj sporo. Co musimy zrobić? Uciekinier jest w czerwonej strefie. Pozostań w strefie zatrzymanego. Ok. Opuść strefę na 10. On ucieknie. Ok, spoko. Czyli nie możemy raczej opuszczać tej czerwonej strefy. Musimy być zaraz za nim. Dobra, uwaga. A właśnie, czekaj. Możemy też napuszczać na niego inne samochody. Pana to. O, nie we mnie. Patrz. Cyk. I tutaj można było jeszcze jakoś przenosić szybciej do naszego samochodu, nie? Bez przełączania się do tego widoku. Ale tak, możemy użyć inne samochody, żeby zderzyć tego. To jest absolutnie fantastyczny motyw. O. Możemy. Szkoda, że kierunkowskazów wskazów nie można robić, nie? Pa. Pyk! Zrobiony! I te postaci w środku też się ruszają, skręcają kierownicami, nie? Jest fajna taka atencja do detali tutaj. Takie, wiesz, bardzo lubię to w grach, zwłaszcza gdzie są samochody. Okej, możemy już chyba wrócić do samochodu Tenera. Jak wracamy do samochodu Tenera i wykonujemy te misje, to są takie misje fabularne, gdzie posuwamy bardzo fabułę do przodu, nie? Okej. Pamiętam, jak grałem kiedyś w to pierwszy raz, to tak nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Okay, jeez. What the hell's gotten into you? Sorry, must have dropped out there for a moment. Quit zoning out on me, man. Get us back to the precinct. Okay. Tak nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, tak myślałem, że jestem w śnie z tą postacią. We're looking for a shooter capable of hitting a moving target from a chopper with an RPG. Ale ciężko tak do końca było ogarnąć, o co właściwie chodzi. Dark hair, sense of style. Professional. Five will get you 10. She's vanished, and we need to move real quick to catch Jericho.
I te drifty, jest. Chyba pierwsza gra wyścigowa czy samochodowa, w której jakkolwiek chciałem tak driftować w ogóle. Chociaż nie, no były jeszcze undergroundy. W undergroundach też się fajnie driftowało, ale tutaj to jest takie, och, mega przyjemne. No brakuje jeszcze tego, żeby można było ludzi rozjeżdżać. I takiej fizyki, nie? Trochę tak, no, ale z drugiej strony. Yeah, find Jericho. That's what I gotta focus on. What is wrong with you? Isn't that what we've just been saying? Okay, Jericho case board. Start from scratch. What do we know? Jericho's escape was well planned and he had help. Probably ex-military. He's still out there. Someone knows where he is. Some lowlife. So we'll use them to find him. Oh yeah. I teraz będziemy budować taką siatkę przestępców. Całą tą organizację ogarniać. No i teraz właśnie wyszło. Co się z nami dzieje, nie? Że jesteśmy w śnie jednak. Charles Jericho. We follow the trail of destruction left in the wake of his dramatic escape to the scene where one brave officer was critically injured trying to apprehend the fugitive. Dobra. I co mamy teraz do roboty? Poziom drugi, oddalanie. Okej. Okay. Będziemy mieli tych kilka tych poziomów, będziemy mogli sobie bardziej oddalać. I zbliżenie. Możemy tak się szybciej przemieszczać, nie? Między dzielnicami, między samochodami. Tak na razie widzę, że z grubsza jeżdżą te same auta. Tutaj mamy Audi RS6, które znamy z poprzedniego odcinka. Tu mamy tego Neona, którego też znamy z poprzedniego odcinka. Tu mamy Cadillaca. O! Próba prędkości. Dobra, zobaczmy, o co chodzi. Przejedź 800 metrów bez stuczek. Powinno być łatwo. I te punkty WP wykorzystujemy, które dostaniemy za to zadanie, wykorzystujemy na ulepszanie naszej postaci jakby w tej grze, nie? Tak, i musimy bez żadnej stłuczki przejechać te 800 metrów w 45 sekund. Jak w sensie uderzymy, to koniec. I dostajemy punkty i te punkty wymienimy na ulepszanie naszej postaci. Już mamy tyle ulepszoną, że możemy dalej sobie oddalać ten widok od jezdni, nie? Tak się wydaje, że jest tutaj spory ruch uliczny, ale widzicie, że też spora część tych samochodów się na razie powtarza, a później będzie ich coraz więcej. I tak robi wrażenie to, że wszystkie te auta są licencjonowane i że możemy się w nimi, wiesz, nimi robić stłuczki, niszczyć się, nie? Na co często właśnie korporacje samochodowe się nie zgadzają w grach, żeby niszczyć ich samochody. A tutaj możemy to robić, także to jest właśnie taka ciekawa, przełomowa gra pod tym względem. Jak to pracuje pięknie, kurde. Super sprawa, dobra. Garaże. Kupuj pojazdy, ulepszenia, wyjedź dowolnym posiadanym autem. Spoko. Wchodzimy do garażu, pojazdy. I tutaj mamy całą listę samochodów. O, jednak nie. Możemy zobaczyć na razie tylko taką mniejszą tą listę. Nie mamy jeszcze dostępu do ulepszeń ani wyzwań. Ciekawe. No dobra, możemy sobie kupić któryś z tych autek. Które kupujemy? No ja bym chciał Nissana, no. Do niego trzeba mieć trochę więcej kasy. Później pamiętam, że za jakieś kilkaset tysięcy tych punktów kupuje się samochody. Bardzo droga. Długo trzeba farmić, żeby to zdobyć. A mamy sobie taką Alfa Romeo. Chyba najlepiej wygląda z tych wszystkich samochodów, z którymi mamy teraz do czynienia. Za 1000 tych punktów możemy sobie kupić. Wybieramy sobie furę. Chyba nawet nie możemy zmienić koloru tego naszego auta. Kupiono. Tutaj nie ma więcej opcji, nie? Więc wydaje mi się, że chyba gdzieś można było, ale nie jestem pewny. I ulepszamy nie samochody, a ulepszyć możemy naszą postać. Czyli pod kątem tego, jak ona będzie się zachowywać tutaj, nie? Będziemy mogli dalej mapę sobie oddalać. Będziemy mogli sobie mapkę więcej oddalać. I coś jeszcze tam było takiego, że możemy chyba się zderzać jakoś mocniej. Ale mamy sobie Alfiorę i tu chyba mamy napęd na tył, nie? Czekaj, jak to było?
Z przodu napęd. Ale to jest piękny samochód, strasznie ładny. Włoskie samochody niektóre są naprawdę bardzo, bardzo fajne. I z tamtego okresu ta Alfa jest po prostu... Oh, cudowna jest. Trzeba tylko uważać na wersje silnikowe, bo niektóre Alfy są naprawdę straszne pod względem mechaniki i bardzo łatwo je zniszczyć po prostu, jak się o nie nie dba. Są awaryjne te ich silnika. Nie wszystkie, bo na niektóre wersje można trafić takie silnikowe, które są naprawdę spoko, ale inne już nie bardzo. Dobra, jedziemy sobie teraz do wyzwania pobocznego, które jest nieopodal. Hops, hops, hops. Zobaczymy, co będziemy mogli tam zrobić. Ale zobacz, tutaj tych punktów WP w ogóle mi się strasznie dużo nabija od samej jazdy. Już mam 3-4 tysiące prawie. Skoki jakieś, nie? Samo się nabija, teoretycznie, ale później, żeby zdobyć jakąś bardzo dużą ilość punktów, to trzeba robić jakieś chyba misje powtarzać. Już nie pamiętam, co tam dokładnie trzeba było robić, dlatego warto sobie przypomnieć tę grę razem z wami, nie? Próbowałem znaleźć tutaj takie opcje rozjaśnienia trochę obrazu, dodania kontrastu i tak dalej, ale jakoś nie mogłem tego znaleźć. I może znajdę jakiegoś moda graficznego na następne odcinki, żeby trochę bardziej upiększyć grę. I tu nie chodzi mi o to, żeby ta gra miała inne tekstury czy coś, tylko żeby miała trochę ładniejsze szaderki, nie? Żeby trochę ładniej się błyszczało, żeby było tak bardziej żywo, bo te kolory są takie, no może nie tyle wyblakłe, co takie niezbyt ładne, nie? Dobra, zobaczmy, nagroda. Pyk, 2000, to nie jest dużo, przed chwilą nabiliśmy ze 5000 jeżdżąc sobie po prostu Alfiorem nowym, nie? Jedź swoim dowolnym samochodem, zaliczaj misję, by odblokować auta, powtarzaj misję, by zyskać WP. Czyli mamy coś w rodzaju grindu, będziemy musieli grindować, żeby, wiesz, ogarnąć, nie? Chyba będziemy mieli też dostęp do jakichś wyścigów później. Teraz mamy takie wyzwanie, żeby przejechać taką czasówkę chyba bardziej, czy nie? Wymijanie samochodów z dużą prędkością, to wszystko nam te punkty daje. Dzięki temu, nawet podczas tego wyzwania, nie? Dzięki temu tych punktów mamy jeszcze więcej. O, minął mi jakiś ciekawy samochód, to był chyba Pontiac Firebird. Nie widziałem go wcześniej. Ja myślałem, że ta Alfa ma napęd na tył, kurde. Nie wiem, czemu mi się tak obzdurało we łbie. Co jest jeszcze fajne w tej grze? No, myślę, że dość dobrze odwzorowana jest tutaj prędkość, że faktycznie ten samochód, jak jedzie już z prędkością 150 km na godzinę, to ciężko nim sterować niekiedy i przed zakrętami trzeba, no, dość mocno zwolnić do tych, powiedzmy, 70 nieraz, zwłaszcza takim autem, żeby pokonać tam jakiś zakręt dość mocny. To daje taki właśnie fajny feeling z jazdy. No, jest to ciekawa gra pod tym względem i dziwne, że Ubisoft nie zrobił takiej drugiej gry, albo kontynuacji, albo czegoś w tym rodzaju, nie? Z tą fizyką jazdy, przecież to by było... Pff, człowieku. To jest 2011 rok. W 2011 roku to co my mieliśmy? Mieliśmy Forza Horizon 2 chyba. Wtedy naprawdę nie było lepszej ścigałki od Drivera San Francisco. Nie słyszycie tej muzyki, nie słyszycie tej muzyki, kurde, nie, nie, nie. Nie, 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 YouTube, nie karaj mnie. Musiałem wyciszyć, no. Usuwają naprawdę, usuwają odcinki całe. Kantacz, tak jest, kurweta policyjna. Ale się będziemy bawić tutaj. Najlepsze jest to właśnie zderzanie, kogoś ścigasz. Pik! Tak, teraz jest pokazane takie... takie możliwości tej gry, nie? Były nam pokazane tak w skrócie. Nice. Co możemy zrobić w tej grze? Dobra, możemy chyba wrócić już z dźwiękiem. I've got the keys to the city. Tak, mamy u stóp miasto. Na razie nie będziemy kupować nowych samochodów, ale odblokowało nam się Gran Torino. Nowy samochód. Mamy teraz różne rzeczy na mapce, możemy sobie wziąć w nich udział.
tu mamy na przykład przeskocz 150 metrów w 45 sekund. W San Francisco to nie będzie trudne, chyba że dostaniemy jakiś dziadowski samochód. Ale nie, dostaliśmy Alfiore, czyli chyba to jest po prostu mój samochód. Bierzemy udział w tych tym wyzwaniu samochodem, który my posiadamy, nie? Dobra, bo mi kurde czasu brakuje. Szybka jest ta Alfa. Na pewno naprzód co prawda, ale wystarcza. Pyk. Tutaj widzicie, San Francisco są same skoki. Ale jest trochę za mało tutaj różnicy wysokości. Muszę gdzieś... O, tam widzę chyba wielką chopę. Tylko 10 sekund zostało, o kurde. Jeszcze raz będę musiał chyba zrobić. Chyba, że się nie uda się, nie ma szans. O. O kurde, dobra, spoko. Mogę zaczynać od razu z tego miejsca, ekstra. Pana co? No teraz to tak, trzeba było tak od razu, nie? W to miejsce. Ale fajne, że nie musiałem wracać do tego miejsca i zaczynać znowu. O, tu chyba będzie dobra hopa. Pana to. Zaliczone, pyk. Tylko 1000 się za to dostaje, to jest niedużo. Są takie właściwie poboczne rzeczy, nie? To może chodźmy sobie, zróbmy te takie misje fabuły. Aha, tu mam jeszcze dostęp do policji, poczekaj. O, i mamy możliwość ścigania kogoś. Są na czerwono zaznaczone kropki przestępców. Mamy takiego suwika sobie, Cadillaca, pyk. I pa, poczekaj, nie ten, ten. Pyk. Trial by fire, rookie. Let's go out. Yes, sir. Skasuj uciekiniera, pyj. Przydałby się autobus taki, który by jechał od czołówy. To by było super. Ale to też może się przydać. Pyk. O nie, w siebie trafiłem. O, niedobrze, niedobrze. Okay, rookie. Let's start your assessment. Rookie? Assessment? You heard me, son. Aha. As a rule, me. Dobra, robimy czołówę, tylko nie ma żadnego auta. Poczekaj, poczekaj. Oho, ho, ho, idealnie. Ale wyminął dziad. Gdzie on pojedzie teraz? Dobra, tutaj. Tu mamy od frontu autobus, ale trochę za daleko pojechał. Dawaj, Alfa. Pyk. Co jeszcze? No tu mieliśmy autobus, ale znowu jedzie w drugą stronę. Dawaj. O, ty kurde, on uciekł. Mało brakowało. Dobra, gonimy go tradycyjnie już. Mi się kończy ten Escalade. Yes, sir. Dobra, mamy lawetę. Po temacie. I za takie ścigania dostajemy niewielką ilość punktów. Jak widzieliście, tam dostałem 600. Im szybciej jakiegoś przestępcę złapiemy, tym wiadomo lepiej. No dobra, chodźmy sobie na jakąś misję. Tutaj coś mamy. I tu mamy, to jest misja miejska, blokuj tajne misje, tajne. Okej, okay, spoko. Graj. Darius, we can't leave the cops to this meet. Why not? Jericho's guys will take care of them. Then they'll take care of us too, you dumbass. And if we don't make them... Lecimy. Co my tu mamy? Camaro Z28, nice. Dobra, co musimy zrobić? Don't you feel alive? Everything feels so positive. Are you on something? Cause you're talking like you swallowed more than a taco. Dobra, o, dużo tutaj... Nie, nic za to nie dostaniemy chyba. Okej, muszę dojechać do punktu i chyba zgubić policję, ale nie wiem, jak mi się to uda, bo coś nie mogę ich zgubić za bardzo. Chyba, że sobie trochę pomożemy. Find the cop, always gotta be there, just as it's going down. It's like I'm cursed. Ordell, believe me, today is your lucky day. Make it happen.
co, lecimy coś na czołówę, na policjantów? Czy po prostu, nie no, dojeżdżamy do celu, nie? Kurde. Ale mnie zmanewrował. Dobra, trzeba trochę sobie pomóc. O, shit. Ciężko było trafić. Damn. Jakie dźwięki w ogóle tych aut, nie? Potwory. Dobra, jednak musimy im uciec najpierw. Mamy 2 minuty, spoko. Powinno się udać. Chodźmy tutaj na tą prostą drogę. O, chyba ich gubię. You're doing good, Darius. We're losing them. All right. Cops are gone. Now get us where we're going and quick. Półtora minuty i dojeżdżamy do celu. Chyba gdzieś tutaj jest. I drift. Dobra, co my tu mamy? This kid Ordell is trying to work his way up Jericho's organization? I can't let this opportunity slip by. I'm gonna have to help him any way I can. Nice. Zdążyłem na czas na spotkanko, proszę bardzo. Zrobiliśmy temat. Powiem szczerze, było dość łatwo. But they're working for Jericho's crew. Worth keeping my eye on. Okay. Dobra, czyli odkrywamy kolejnych ludzi od Jericho. Naciśnij uderzenie. O kurde, już? Tak szybko nam się to odblokowało? Nieźle. Dobra, jak to zrobić? To jest... Aha. Cze. Tak. Kurde. Oh yeah. Mamy teraz taką super moc zderzania się z innymi pojazdami. Ty patrz, nie ucierpiał w ogóle, jak? A będziemy mogli też używać do właśnie robienia dość mocnych skoków. Nasz pojazd po prostu będzie tak wystrzeliwał jak z armaty. Na przykład tutaj sobie jedziemy cyk, cyk, cyk. A tutaj nie było dużego skoku. Co to jest? No dobra, chodźmy. Nice driving, Craig. 5 months worth of lessons, you're finally getting the hang of this now. Really? No! We tried the carrot, we diced and sauteed it, and fed it to the dog. Now it's time for the stick. You're gonna learn to drive if it kills you. But I... Viper ACR! Nie, dlaczego akurat podczas misji? Nie mogę go zabrać. You know what, pal? You're really pissing me off. That's nice, Craig. We'll find you a clean pair of pants back at the office. Oh, that does it. We'll see who needs new pants. Dobra, musimy gościa przestraszyć. Spoczko. Co tu zrobić? Czekaj, w tym miejscu nie ma za dużo rzeczy do roboty. Aha, wyprzedzanie też się liczy, spoko. This isn't funny, Craig. Let's just slow down and... Great stuff. Good lesson. Now, pull over on the right here, please, Craig. There's still time on the clock, and I want my money's worth. How about a discount on those lessons? Oh, I see. This is extortion. Never. I have my dignity. You do? Yes. Czas na jakiś skok chyba. 170 uderzeń. There you okay. go. That was easy, wasn't it? Clean pants. That's what you need. Dokładnie. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Drivera San Francisco. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się. Na razie. Hejka.